Warunkiem koniecznym zaliczenia tego przedmiotu jest zapisanie się na niego w USOS-ie. Należy wpisać też w profilu USOS aktualny adres e-mailowy. Oprócz możliwości komunikacji pozwala to na dołączenie studenta do kursu na platformie Campus. Osoby, które się nie zapisały jeszcze na przedmiot, powinny zwrócić się do dziekanatu do spraw studenckich w tej sprawie. Test zaliczeniowy będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy Campus. Na stronie przedmiotu znajdują się wszelkie niezbędne informacje, link do kursu oraz terminy. W kursie znajdziecie trzy testy. Pierwszy w terminie zerowym, następny w zwykłej sesji i ostatni termin w sesji poprawkowej. Test składa się z 20 pytań lub stwierdzeń, w którym będą 4 odpowiedzi lub warianty dokończenia zdań. Należy wskazać jedno prawidłowe lub najlepsze, na przykład najbardziej wyczerpujące stwierdzenie. Czas trwania testu to 70 minut. W każdym terminie dostępne są 2 podejścia. W trakcie testu oczywiście można korzystać z tekstów ustaw. Polecam postać elektroniczną. W znacznej części test sprawdza Waszą umiejętność wyszukiwania informacji. Przed testem powinniście wykonać pracę własną. Nie polecam przystępowania do testu bez jej wykonania. Praca własna polega na zapoznaniu się z niniejszą prezentacją. Częściowo zrobiliście to oglądając filmy. Prezentację można znaleźć na stronie przedmiotu. Link do strony przedmiotu znajdziecie albo w kursie na platformie Campus, albo w profilu USOS przedmiotu, albo na mojej stronie. Następnie należy zapoznać się z fragmentami ustaw, które poniżej wymieniam, oraz wykonać ćwiczenia z wykorzystaniem baz patentowych. Oto dodatkowa lektura wymagana w ramach pracy własnej. Z prawa autorskiego należy przeczytać następujące artykuły, od 1 do 6 i tak dalej. Proszę omijać fragmenty dotyczące telewizji, radia, dzieł sztuki. W prezentacji, którą znajdziecie na stronie przedmiotu, te wszystkie ustawy są tutaj podpięte. Z ustawy o prawie własności przemysłowej proszę zapoznać się z niniejszymi artykułami. Następnie do wykonania są ćwiczenia z wykorzystaniem baz danych. Ćwiczenie pierwsze polega na znalezieniu znaczenia następujących symboli w międzynarodowej klasyfikacji patentowej. Należy zapoznać się z opisem tych symboli. Tutaj znajdziecie link do klasyfikacji. W ćwiczeniu drugim należy, korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej Urzędu Patentowego, znaleźć wszystkie opisy patentowe o symbolu międzynarodowej klasyfikacji patentowej następujący. W wyszukiwarce należy dodać w kryteriach klasyfikację MKP. Tytuły te powinny zawierać słowo but. Należy określić najważniejszą cechę wkładki z wynalazku zgłoszonego w 1991 roku. Ćwiczenie trzecie. Korzystając z tej samej wyszukiwarki, należy znaleźć wszystkie opisy patentowe zawierające w tytule wyraz nurek Kartezjusza. Zapoznać się z decyzjami przy każdym patencie, po czym rozstrzygnąć, czy można już rozpocząć produkcję i sprzedaż produktów według tych wynalazków bez obawy naruszenia czyichś praw do patentu. Chodzi głównie o ten fragment, bo oczywiście zawsze można rozpocząć produkcję i sprzedaż, tyle że może się to skończyć dosyć boleśnie, szczególnie pod względem finansowym. Ćwiczenie czwarte. Korzystając z tej samej wyszukiwarki, należy znaleźć opis patentowy o danym numerze zgłoszenia i określić, jaki swobodny element znajduje się w nurku. Ćwiczenie piąte. Znaleźć wszystkie opisy patentowe o symbolu międzynarodowej klasyfikacji patentowej następującym i określić, w jaki sposób skierowane są bieguny magnetyczne prętów magnetycznych w tym wynalazku, który zgłoszono w październiku 1999 roku. I na tym kończymy opis pracy własnej. Omówię jeszcze przykładowe zadania. Utworem w znaczeniu używanym w prawie autorskim może być co? Zastosujmy tutaj metodę eliminacji. Czy utworem może być pomysł? Czy utworem może być koncepcja? Z tego co pamiętamy, nie. Pozostaje nam rozstrzygnąć, czy właściwe dokończenie to A czy C. W podpunkcie C chodzi o artykuł opisujący znaną metodę rozwiązania pewnego problemu matematycznego. Ale tylko taki artykuł, który został opublikowany. To jest zbyt zawężające stwierdzenie.
wiemy, że artykuł wcale nie musi być opublikowany, by uznać go za utwór. A więc podpunkt A. Artykuł, który jest niedokończony, ale zapisany, może być uznany za utwór. Czy mogę w ramach własnego użytku osobistego skserować książkę wypożyczoną z biblioteki i przekazać kopię innej osobie? Odnosimy się tutaj do własnego użytku osobistego. Przypominamy sobie, co czytaliśmy, poczynając od artykułu 23 prawa autorskiego. Mogę przekazać taką kopię członkowi mojej rodziny. Wszystkie pozostałe odpowiedzi są wadliwe. Zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadkach umów dotyczących praw autorskich wymaga, które umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jest to typowe ćwiczenie sprawdzające Waszą sprawność wyszukiwania informacji. Wystarczy w danej ustawie zapoznać się z wszystkimi fragmentami, gdzie występuje łańcuch pisemny. Następne zadanie. Patentów nie udziela się na rozwiązania, których stosowanie jest kosztowniejsze od stosowania istniejących rozwiązań, na rozwiązania sprzeczne z dobrymi obyczajami, na rozwiązania, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem, na nowe zastosowania znanych substancji. To zadanie właściwie nie wymaga komentarza. Jeśli tylko wysłuchaliście wykładu, to z pewnością wiecie, która odpowiedź jest poprawna. Czy mogę udzielić sublicencji na patent, na który mam sublicencję? Albo pamiętacie to z wykładu, albo wyszukacie w prawie własności przemysłowej łańcuch sublicen i zorientujecie się, jakie regulacje dotyczą sublicencji. Na gruncie jakiego prawa chronione są dobra osobiste związane z nową koncepcją matematyczną? Wiemy, że nie w ramach prawa autorskiego, na pewno też nie w ramach prawa własności przemysłowej, ale nieprawdą jest, że nie są chronione na gruncie żadnych regulacji prawnych. Co można zrobić z programem udostępnionym na licencji GNU, General Public License? Pamiętamy o tym, że można takie programy sprzedawać, nie wolno zmieniać tej licencji, ponieważ licencja GNU jest licencją typu copyleft. Oczywiście, że można go wykorzystywać w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, więc jedyne poprawne dokończenie zdania to podpunkt D. W trakcie testu pojawią się też zadania dotyczące ćwiczeń, które powinniście wykonać w ramach pracy własnej. Tych z Was, którzy chcieliby w trakcie studiów spróbować uzyskać własny patent, zapraszam na zajęcia od pomysłu do patentu, które Jacek Szczytko i ja prowadzimy od kilku lat. Razem ze studentami przygotowaliśmy już 10 wniosków i do tej pory uzyskaliśmy już 4 patenty. Na tych zajęciach pracujemy nad ćwiczebnymi wynalazkami. Przede wszystkim chcemy pokazać uczestnikom, jak pracować w grupie nad wynalazkiem, jak tworzyć opis patentowy, jak poszukiwać niezbędnych informacji. Liczymy, że to doświadczenie przyda się, gdy studenci będą patentować wynalazki swego życia. Ja dziękuję już za uwagę. Mam nadzieję, że kilka zagadnień Was zainteresowało, a jeszcze więcej kiedyś się przyda. Powodzenia na teście!